Za chwilę wysłuchasz nagrania Regeneracja po treningu. Link do innej, dłuższej wersji tego nagrania znajdziesz w opisie na dole. Znajdziesz tam także link do nagrań personalizowanych, czyli z Twoim imieniem w treści nagrań. Działają one głębiej i skuteczniej. Znajdź dla siebie wygodne i spokojne miejsce. Usiądź lub połóż się, zamknij oczy i rozluźnij się. To nagranie hipnotyczne pozwoli Twojej podświadomości zaktywizować dodatkowe zasoby Twojego ciała, by przyspieszyć proces powysiłkowej regeneracji. Twoja podświadomość zarządza setkami, tysiącami procesów w Twoim ciele, z których nie zdajesz sobie sprawy. Czasami mobilizuje nadzwyczajne możliwości, gdy wymaga tego sytuacja. W stanie głębokiej relaksacji i skupienia, w stanie hipnozy, możliwe są efekty niedostępne w zwykłym stanie świadomości. Podczas hipnozy możliwe są nawet skomplikowane operacje przeprowadzone bez chemicznego znieczulenia. Rany pooperacyjne goją się szybciej. Organizm powraca do zdrowia o wiele szybciej niż normalnie. To fakty stwierdzone w setkach rygorystycznych i powtarzalnych badań naukowych. Możliwości hipnozy, wpływu na ciało, ludzkość zna od tysięcy lat. Hipnoza jest naturalnym zjawiskiem, naturalnym, odmiennym stanem świadomości, w którym możesz znaleźć się stosunkowo łatwo. Zanim jednak wejdziesz naprawdę głęboko w stan hipnozy, zacznij wczuwać się w swoje ciało. Nie próbuj go w żaden sposób rozluźniać. Po prostu spokojnie wczuwaj się po kolei w różne części swojego ciała. Najlepiej zacznij od mięśni twarzy i głowy. Sprawdź, czy niepotrzebnie nie napinasz mięśni swojego czoła, mięśni wokół oczu, mięśni szczęki, szyi i tak dalej. Zauważ, że w chwili, gdy zdajesz sobie sprawę z jakiegoś napięcia, ono zazwyczaj samo ustępuje. Czasami zdarza się, że przez chwilę jest jeszcze obecne. Nic z tym nie rób. Po prostu zauważ, że tak jest i zaakceptuj to. Twoje ciało doskonale potrafi się relaksować w takim tempie i tak głęboko, jak jest mu to teraz potrzebne. Możesz spokojnie zaufać swojemu ciału i procesom relaksacji, które zachodzą w Tobie spontanicznie pod wpływem Twojej świadomości i delikatnego skupienia na ciele.
przesuwaj się swoją świadomością do innych części swojego ciała. Do ramion, rąk i dłoni. Klatki piersiowej, brzucha. Bioder, ud, nóg i stóp. Po prostu zrób teraz taki spokojny przegląd swojego ciała, podczas gdy ja będę mówił do twojego świadomego i podświadomego umysłu. Zwróć szczególną uwagę na proces oddychania i doświadczaj podczas wydechu fali przyjemnego odprężenia, która ogarnia twoje ciało z każdym oddechem. Siła twojego skupienia na doświadczeniach płynących z ciała i na moim głosie z każdą chwilą jest coraz większa. Ponieważ stan transu jest stanem skupienia i rozluźnienia jednocześnie, jest również stanem zupełnego poddania jakiegokolwiek świadomego wysiłku. Dlatego możesz teraz zupełnie rozluźnić się i poddać wszystkim dobrym dla ciebie sugestiom, ponieważ twój podświadomy umysł potrafi zarządzać procesami regeneracji w twoim ciele. Możesz zupełnie odpuścić jakąkolwiek kontrolę i poddać się przyjemnemu odprężeniu, wchodząc coraz głębiej w stan transu. W którym myśli stają się bardziej leniwe i przestajesz na nie zwracać uwagę. Stają się nieistotne. Twój świadomy umysł może mieć teraz jakieś myśli na temat tego, co się dzieje, albo być zupełnie wyciszone. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ świadomy umysł działa trochę inaczej niż nieświadomy umysł. I dlatego możesz teraz wpływać na swoją podświadomość i sprawiać, że wszystkie procesy regeneracji po wysiłku przyspieszają i wzmacniają się wielokrotnie. Wszystkie uszkodzone w czasie wysiłku komórki twojego ciała są w tej chwili bardzo szybko regenerowane. Odbudowują się uszkodzone włókna mięśniowe, stawy
komórki układu nerwowego. Możesz to poczuć jako specyficzny rodzaj doznania w ciele, albo możesz to wyobrazić sobie. Możesz wyobrazić sobie, że budzi się w twoim ciele dodatkowa, nadzwyczajna energia. Być może łatwo będzie ci wyobrazić sobie taką energię jako światło, może w określonym kolorze, wypływające z jakiegoś źródła w jakimś miejscu twojego ciała. Może to serce, może brzuch, centrum ciała, splot słoneczny, a może głowa. Poddaj się swojej wyobraźni. Idź za pierwszymi wyobrażeniami. A może odczuwasz tę energię jeszcze inaczej? Energia ta rozlewa się po całym ciele. Dokonuje niezbędnych napraw. Inicjuje procesy fizjologiczne, które regenerują twój organizm bardzo szybko. To pozwoli ci w przyszłości znosić jeszcze większe obciążenia treningowe, a tym samym nieustannie zwiększać możliwości organizmu. Włókna mięśniowe stają się większe, silniejsze i jeszcze bardziej wytrzymałe. I każdy kolejny trening oraz zachodzący po nim proces regeneracji znacząco zwiększa możliwości fizyczne i mentalne organizmu. Przyspieszony i wzmożony proces regeneracyjny jest w tym momencie inicjowany i zachodzące w związku z tym w organizmie procesy będą trwać nieustannie aż do kolejnej sesji treningowej. Energia sprawia, że procesy regeneracyjne zachodzą znacznie szybciej i efektywniej niż dotychczas. Twój organizm zaczyna uwalniać hormony i enzymy, które przekazują komórkom tłuszczowym informacje, by zaczęły uwalniać zapasy tłuszczu. W znacznie większym niż dotychczas stopniu twój organizm czerpie energię i wykorzystuje jako paliwo zgromadzoną w organizmie tkankę tłuszczową. Komórki tłuszczowe nieustannie zmniejszają swoją objętość, uwalniając tłuszcz. Twój organizm w znacznie większym niż dotychczas stopniu korzysta z tłuszczu jako głównego źródła energii, zarówno podczas wysiłku, jak i do utrzymywania podstawowych czynności życiowych. I twój świadomy umysł może teraz zastanawiać się nad różnymi sprawami, podczas gdy twój nieświadomy umysł dokonuje wszystkich niezbędnych zmian
na poziomie Twojego ciała, ponieważ jest to dla Ciebie bardzo dobre i wiem, że naprawdę tego chcesz. W hipnozie jest tak, że możesz całkowicie zaufać swojej podświadomości, poddając jakikolwiek wysiłek woli, odprężając się kompletnie. Wszystko dzieje się samo. Żaden wysiłek nie jest potrzebny, tylko relaks. Tylko przyjemny stan poddania się dobrym sugestiom. Stan otwarcia na dobre sugestie, które trafiają prosto do tych części podświadomości, które potrafią wywoływać niezwykłe zmiany, które będą trwały jeszcze długo po zakończeniu tej sesji. Przez kolejne godziny i dni, ponieważ Twój organizm potrafi doskonale relaksować się, tak jak teraz, i przyspieszać procesy regeneracji. Możesz za jakiś czas zdziwić się, że Twoje ciało jest do tego zdolne, i za jakiś czas możesz spojrzeć pamięcią wstecz do tej chwili, gdy słyszysz to nagranie, i przypomnieć sobie te myśli, które masz teraz, oraz pomyśleć, że to naprawdę niewiarygodne, do czego zdolny jest Twój organizm. Niesamowite siły tkwią w Twoim ciele i teraz są one aktywne i będą jeszcze długo po zakończeniu tego ćwiczenia. Odpręż się jeszcze głębiej. Pozwól sobie na chwilę zupełnego relaksu i daj czas swojej podświadomości na dokończenie procesu aktywacji wszystkich Twoich podświadomych zasobów. A Ty po prostu powróć do świadomego wczuwania się w swoje ciało i czerpania przyjemności z procesu relaksacji jeszcze przez chwilę. Zaczynasz już powoli proces wychodzenia ze stanu przyjemnego transu, ale tylko w takim tempie, jak jest to dla Ciebie teraz korzystne, a Twoja podświadomość już w pełni aktywuje te procesy na głębokim poziomie, na których Ci zależy.
Doskonale. Weź teraz parę głębokich oddechów. Wychodzisz z transu. Wracasz do stanu pełnej przytomności. Zacznij już powoli poruszać swoim ciałem. Przeciągnij się delikatnie. Napnij i rozluźnij swoje mięśnie rąk i nóg. Jesteś już w stanie pełnej przytomności. Otwórz oczy. Czujesz się bardzo dobrze. Do usłyszenia następnym razem.